Ryszard Maj, Kolej od Kuchni, zapraszam. Proszę Państwa, jak wiadomo, na SP45 były kotły ogrzewcze systemu Vapor, ale szukano również innych źródeł. Na lokomotywie SP45-15 zamontowano czechosłowacki kocioł PG500. Jak wiadomo, wtedy z części z zachodu były bardzo drogie i szukano innego źródła dostaw. Jednak kotły ogrzewcze systemu Vapor okazały się lepsze i następne lokomotywy aż do samego końca miały wprowadzane te właśnie kotły. Parametry techniczne kotła: w górnej części kotła znajdowała się komora spalania, tutaj pokazuję. Nieco poniżej wężownica. Wydajność pary 760 kg na godzinę. Wydajność cieplna 500 tysięcy kilokalorii na godzinę. Ciśnienie robocze pary od 3 do 6 kg na centymetr kwadratowy. Pojemność wodna kotła z przynależną armaturą 100 litrów. Maksymalne zużycie paliwa kotła 75 litrów na godzinę. Zapotrzebowanie sprężonego powietrza do rozpylania paliwa 250 litrów na minutę. Ciśnienie paliwa przed rozpylaczem po maksymalnej wydajności 1,4 kg na centymetr kwadrat. Ciśnienie sprężonego powietrza od 5 do 9 kg na centymetr kwadrat. Silnik przetwornicy 1500 obrotów na minutę. Pompa wody 450 obrotów na minutę. Pompa paliwa 1000 obrotów na minutę. Silnik wentylatora 2800 obrotów na minutę. Napięcie prądu zasilającego. Prąd stały 110 V. Maksymalne zapotrzebowanie mocy 2,5 kW. Wymagana twardość wody od 0,3 do 0,4 stopni niemieckich. Wartość pH od 9 do 10. Waga kotła 1800 kg. Krótka zasada działania. Paliwo jest doprowadzone do rozpylacza. Sprężone powietrze spowoduje rozpylenie tego paliwa w komorze spalania i tam pod wpływem iskry elektrycznej między elektrodami zapłonowymi następuje zapłon mieszanki. Cała przestrzeń komory spalania, tam gdzie panuje wysoka temperatura, jest wyłożona wkładką szamotową. W uproszczeniu mówiąc, współpracują tu ze sobą trzy układy. To jest układ paliwowy, układ sprężonego powietrza i układ wodno-parowy. Powstaje para, która może być już podana bezpośrednio na skład. Dziękuję za uwagę i myślę, że nie wszyscy wiedzieli, że taka lokomotywa była właśnie z tego typu kotłem ogrzewczym. Kamera, narracja, realizacja: Ryszard Maj, 3 marca 2023. Zapraszam na kolejne filmy. Koniec.